Tym razem zajmiemy się rozwiązaniem takiego zadania. Balon meteorologiczny zawiera 1,85 razy 10 do 3 litra helu. Temperatura otoczenia, w jakim znajduje się ów balon, wynosi 23 stopnie Celsjusza, ciśnienie natomiast 765 torów. Wspomniany balon leci przez 2 godziny i wybucha na wysokości 32 km gdzie temperatura jest ujemna i wynosi minus 44 stopnie Celsjusza. Natomiast ciśnienie wynosi 6,51 Tora. Mamy obliczyć, jaka jest objętość balonu tuż przed wybuchem. Zacznę od wypisania danych i szukanych. Następnie przejdziemy do rozwiązania zadania. Wiemy, że objętość helu wypełniającego balon przed lotem wynosiła 1,85 razy 10 do 3 decymetra sześciennego. Temperatura 23 stopnie, a ciśnienie 765 torów. Następnie wysokość, na jaką wzniósł się balon, wynosi 32 km. Balon wznosił się na tą wysokość przez dwie godziny. I tutaj temperatura wynosi minus 44 stopnie Celsjusza. A ciśnienie szukamy V2, czyli objętości, jaką zajmuje Hel, po osiągnięciu wysokości 32 km. Zobacz, że w trakcie unoszenia balonu nie jest dodawana, ani odbierane z niego hel. Dlatego też liczba moli helu jest cały czas taka sama przed wylotem i tuż przed wybuchem w układzie jest tyle samo moli helu. Jeśli mamy zadanie związane z parametrami gazu, takimi jak ciśnienie, temperatura, objętość, to do rozwiązania zadania wykorzystujemy prawo Clausiusa Clapeyrona. PV równe jest nRT. Po przekształceniu wzoru otrzymamy, że n, czyli liczba moli, Równe jest P ciśnienie razy objętość dzielone na stała gazowa razy temperaturę. Liczba moli się nam nie zmienia, w takim razie możemy zapisać, że N1 równe jest N2, czyli wynosi n. A to równe będzie P1 razy V1 przez R razy T1 i to równa się P2 razy V2 przez R razy T2. Po obu stronach równania powtarza się stała gazowa. Więc możemy ją skrócić. Otrzymujemy P1V1 przez T1 równa się P2V2 przez T2. Mamy obliczyć V2, więc musimy przekształcić to wyrażenie tak, aby po jednej stronie znajdowało się V2, a po drugiej cała reszta. Pomnóżmy to równanie obustronnie razy T2 przez P2. Po jednej stronie zostaje nam dzięki temu V2 a po drugiej stronie otrzymamy P1 razy V1 dzielone przez T1 razy T2 dzielone przez P2. Przez to, że mamy do czynienia z temperaturą ujemną wyrażoną w stopniach Celsjusza, to aby nie otrzymać wartości ujemnej dla objętości, zamieńmy stopnie Celsjusza na Kelwiny. T1 równa się 23 plus 273, co daje nam 296 Kelwinów. A T2 równe jest minus 44 plus 273, czyli 229 Kelwinów. Podstawiając do wzoru wartości liczbowe wraz z jednostkami otrzymujemy V2 równa się 765 tor razy 1 i razy 10 do 3 decymetra sześciennego razy 229 Kelwinów dzielone na. 296 Kelvinów razy 6,51 tor, skracając odpowiednie jednostki, otrzymamy wynik w decymetrach sześciennych. V2 równe jest 1,68 razy 10 do 5 decymetra sześciennego. Objętość helu znajdującego się w balonie wzrosła o dwa rzędy wielkości.